Lilhut, Lilhult, Ikea, Ikea. Wiele razy o to pytaliście. W końcu się zebrałem i sprawdzimy sobie kabel Lightning Made for iPhone z Ikei, Ikea z Ikea. Witaj w krainie Ikea. Ale to to jest przesada, masakra. Tego jeszcze nie widziałem, żeby kable spinać trytką. Jak to mam rozciąć? Trzeba mieć kucze. No, z tego to nie jestem zadowolona, żeby trytką spinać kabel. A tu jest takie ładne, ładne coś. Hmm. Kabel dość długi. Wykonany całkiem fajnie. Sprawdzimy sobie sygnaturę przewodu, a w zasadzie wtyku elektroniki we wtyku Lightning. No i w zasadzie można by zakończyć ten cały test, bo się wszystko zgadza. Kabel ma certyfikat. Można go używać do ładowania telefonu. Sprawdzimy sobie jeszcze, jak ładuje ten przewód iPhone'a. 1,2A, 1,5, 1,6, 8. No, wszystko się zgadza. 2 Ampery pełne ciągnie, więc całkiem ładnie. Jest OK. Pobiera rozsądny prąd. Podstawowe rzeczy mówią, że kabel jest OK, ale żeby być pewnym na 100%. Zobaczmy, co tam faktycznie w tej wtyczce siedzi i dokonajmy małego zniszczenia. Wtyczka wygląda bardzo ładnie. Wygląda to jak OM od Apple. OM w sensie gotowe sety kontrolera z wtykiem przeznaczone dla, dla firm, które konfekcjonują takie przewody. Wszystko jest wykonane przyzwoicie, równo, ładnie. Nie ma się do czego przyczepić odlewy plastiku wszystko jest symetryczne więc jest po prostu ładne nawet tak sobie wącham teraz nie ma zbytnio specjalnie jakiegoś zapachu więc to też jest dobry plastik czy jakaś tam guma jak widzicie precyzja wykonania odlewu też jest bardzo rozsądna wszystko jest równe ładne to świadczy o dobrej klasie produktu zarobienie złącza powierzchnie wszystko jest naprawdę przyzwoite złocenia na pinach wewnątrz gniazda tyk usb 2.0 jest wykonany bardzo poprawnie. Wszystko jest po prostu ładniutkie. Nie ma się absolutnie do czego przyczepić, aż jestem zaskoczony, że ten przewód jest tak ładnie wykonany. Plot też jest ładny, równy, gęsty bardzo. Przewód jest sztywny. Nawet szwy są całkiem ładne. Przewód jest wykonany bardzo, bardzo ładnie. Aż mi będzie go żal pociąć, ale to właśnie zaraz uczynimy. Spróbujemy się zatem dostać, dobrać do tego przewodu, rozcinając go. Guma się poddała lekko. Jest bardzo miękka, przyjemna w dotyku. To jest takie nie wiem, nie podoba mi się to zbytnio. Chociaż zaciśnięta wydaje się, że jest poprawnie. Dość mocno jest to zaciśnięte. Ta blacha jest całkiem gruba, łatwo to nie puszcza. Mam z tym problem, żeby to poodginać, więc możliwe, że jednak zdaje to próbę czasu spawy złącza tutaj. One są już wykonywane przez producenta przewodu. Wydają się całkiem równe. Mocne. Zaraz zobaczymy, czy faktycznie są mocne. No blacha jest solidna. Naprawdę jest to kawał, kawał metalu. Muszę użyć czegoś mocniejszego. Jest duży problem, żeby to podważyć. Więc przekroje tej pozornie drobnej blaszki są zacne jak na taki przewód. No, naprawdę jestem w szoku, jaka to jest gruba blacha. Już nie jeden przewód miałem okazję rozbierać, robić mu dekompozycję. Ta blacha jest solidna. Muszę się przerzucić poza mikroskop, bo nie jestem w stanie tego rozłupać pod mikroskopem. Jestem turbo zaskoczony. Tak grubej blachy jeszcze na złączu Lightning nie miałem okazji rozłupywać. Zazwyczaj to wszystko się poddawało po kilku sekundach. A tutaj. Nie chcę. Teraz wam pokażę, jak wyglądają zgrzewy. Okej, okay. puszczają grzewy. Kurde, nie jestem w stanie tego rozwalić. Przyzwyczaiłem się, że te wszystkie przewody, które najczęściej mam u siebie, które mam okazję testować, można je rozłupać dosłownie kilka chwil. A ten, mimo że ta guma niebieska udało się ją odciąć bardzo szybko, była taka, no, miękka po prostu. To jednak cała reszta jest tutaj wykonana, kurde, solidnie, jak na wojnę. I ten wtyk szybko się nie podda. Przynajmniej ta jego część. No, jestem po prostu w szoku. Nie jestem teraz w stanie zerwać zgrzewu. Tutaj tego zgrzewu nie jestem w stanie zerwać. Staram się go trochę, nie wiem, naciąć. Czy... O, właśnie coś takiego chciałem zrobić. Czyli żeby sobie tutaj, staram się odciąć część tego zgrzewu. Okej, okay, udało się. Teraz może uda mi się to odwinąć. Tu pękło całkiem lekko, ale może wynika z tego, że trochę to męczyłem. Jest, liczę na to, że teraz to sobie po prostu odegnę. O dobra, tutaj też się zaczęło otwierać. Udało się. Teraz mamy dwa różne sposoby zalewania. Niebieski, taki biały. Spróbuję to trochę podgrzać i zeskrobać. Zazwyczaj to są jakieś termoplastyczne kleje albo zalewy. Nie potrafię do końca powiedzieć, co to jest. Odpalę hot era i jest tutaj. Zobaczcie też jakaś włóknina. Czyli oplot kabla. Patrzcie. Jest oplot, sznurowadło. Jakaś izolacja. Ekranowanie w postaci, druta, takiego dość solidnego ekranu, blacha aluminiowa, prawdopodobnie. Do tego wszystkiego jeszcze jest wewnątrz kolejny, jakby splot połączony z masą, najprawdopodobniej, i ten, właśnie, oplot. To, o to mi chodziło. Tu jeszcze jest taki oplot, z jakich, nie wiem, czy to jest jakaś materia syntetyczna. Widzicie, takie sznurki dosłownie. No, mechanicznie ten kabel, sama mechaniczna, jakby część przewodu. Jest turbo nieźle zrobione. No nie jestem w stanie zerwać tego kleju. Dobrze trzyma. Dobra, cały klej udało się zdjąć. Teraz możemy popatrzeć jak polutowane są kable i muszę powiedzieć, że są polutowane nieźle. Tutaj nawet kawałek tego oplotu jest, nie wiem, jakoś osobno wklejony czy coś w tym stylu, trochę inaczej jest wklejone innym klejem. Co ja myślę na temat lutowania tego przewodu? Jest to wykonane bardzo dobrze, powtarzalnie. Jest to lut maszynowy, nie jest to lutowanie ręczne. Zobaczcie, że praktycznie nie ma tu jakiegoś rozjazdu pomiędzy cyną, pomiędzy lutami. Wszystko jest równe. Nie ma tu absolutnie do czego się przyczepić. Kontroler AS3616A jest to kontroler uniwersalny, przeznaczony dla producentów OM. Może pełnić też funkcję kabla USB-C do Lightning. Ma tutaj wyprowadzony kolejny pin. To jest tak zwany pin CC od USB-C od Power Delivery. Tutaj w tym wypadku nie jest obsadzony. Co mogę powiedzieć o tym kablu? No, jest nieźle wykonany. Naprawdę bym powiedział, że jest pancerny. Dawno nie spotkałem się z tak e, ładnie i tak solidnie wykonanym przewodem, szczególnie ta blacha otaczająca kontroler. Jest gruba, czołg można by z tego zbudować. A no, może aż tak bardzo to gruba nie jest, ale naprawdę robi to konkretną robotę i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Więc, jeżeli ten kabel kosztuje tam 49,90 czy coś takiego, to naprawdę ma dobrą cenę i myślę, że kupując taki przewód, będziecie z niego zadowoleni. Co tu dużo gadać? Dobry przewód.